Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry. Wiecie co? Najpierw podziękuję wszystkim, kto mi pisał w komentarzach, kto mi pisał w Instagramie. Dziękuję za wasze wsparcie. Tak, powoli wracam do życia. Jak widzicie, prawie wszystko w porządku. Powoli wracam do aktywności, powoli wracam do YouTube'a. Dziękuję, że czekaliście i dziękuję, że byliście ze mną w taki trudny okres życia, powiem tak. I dzisiejszy filmik będzie o tym, że ja zaczynam swoją bitwę, swoją walkę z urządem. Co to będzie za bitwa, dlaczego ja jej zaczynam i jakie będą moje postępowania, będzie w tym filmiku, więc zapraszam. I najpierw powiem, co to za historia, dlaczego ja zaczynam tą walkę i z jakim urządem. Pewnie już domyśliliście, że z urzędem zaczynam walkę, żeby złożyć dokumenty na pobyt stały. I powiem wam szczerze, myślę, że każdy obcokrajowiec ma ten koszmar z tymi dokumentami, koszmar z urzędem i no po prostu to naprawdę, to będzie wyglądać jak bitwa i do teraz, żeby dokumenty wszystkie uporządkować, żeby to wszystko pozbierać, to też mi zaszło dużo czasu. Ale najtrudniejszy etap dopiero zaczyna się. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie dokumenty trzeba pójść i złożyć. A jak to zrobić? To już wielki problem. I myślę, że z tym problemem do czynienia ma każdy obcokrajowiec i szczególnie obcokrajowiec, który przyjechał sam i który zaczyna tą bitwę samodzielnie. No, takie życie. A więc w czym problem? Problem w tym, że ja już przez długi czas nie wiem, czy wam będzie ten temat ciekawy, tak? Dlatego, że pewnie nie mieliście do czynienia z tym i może to wygląda ze strony, że to bardzo łatwo i dlaczego ja o tym mówię, ale to naprawdę będzie zajmować i już zajmuje więcej czasu moich myśli i to dodatkowy stres, ponieważ czas idzie i trzeba coś robić. W czym problem? Problem w tym, że to bardzo łatwo napisane na stronie internetowej, na oficjalnej stronie, jak złożyć dokumenty na pobyt stały, ale w rzeczywistości to nie jest aż tak łatwo. Pierwszy problem w tym, no, może będzie osobny filmik o tym, to mój problem, tak, że dlaczego ja już tak długo mieszkam w Polsce, rok mieszkam w Polsce i dopiero teraz będę starać się o pobyt stały. No, miałam problem z niektórymi dokumentami, ale już jest wszystko załatwione, cały komplet już pozbierany, więc teraz przede mną drugi problem. Problem w tym, na stronie internetowej napisano, że trzeba umówić się na wizytę przez stronę internetową InPoll, tak? Jestem zarejestrowana na tej stronie już dawno obserwuję tą stronę i no, znałeś termin. Ja nie wiem, jak to zrobić, ponieważ już prawie przez 2 miesiące ja codziennie wchodzę na tą stronę i szukam termin, żeby umówić wizytę i po prostu terminu nie ma. I nie ma i ja w ogóle zastanawiam się, czy ta strona internetowa działa, czy może jakiś inny teraz system. Oczywiście, że można złożyć dokumenty przez pocztę, ale tam dodatkowe finanse pójdą, ponieważ to wszystkie dokumenty trzeba notarialno robić kopię notarialną.
A uwierzcie mi, dokumentów jest dużo, i więc na razie ja wariant z odesłaniem dokumentów przez pocztę usunęłam ze swojej myśli, i więc walczę tak, na razie tak. Przed chwilą sprawdziłam dalej wolne daty, żeby umówić się na spotkanie. Oczywiście, że ich nie ma. Więc co ja postanowiłam? Ja odsunęłam na drugi plan swoją pracę, już przyjadę, będę do nocy pracować, ale w priorytecie teraz, dzisiaj mam pojechać do urzędu, tam na ulicy Krucia, pojechać tam do urzędu i pójść i zobaczyć, jak to wygląda swoimi oczyma. Może tam będzie jakaś informacja, uzyskać tam informacje, może popytam u ludzi, jak w ogóle można umówić się na wizytę. Taki mam plan. Nie wiem, ja po prostu nie wiem, co robić. Napiszcie mi w komentarzach, co jeszcze można zrobić. Ja rozumiem, że wy nie mieliście takiego do czynienia, ale może są moi widzy, którzy też przyjechali z innych krajów i już przeszli tą drogę, więc napiszcie mi, jak wy to zrobiliście, skąd u was siły i cierpliwość i no naprawdę, co mam robić? Ja nie wiem. Więc tak, teraz jadę do urzędu. Będę was informować, co nowego dowiedziałam się w tym urzędzie. Pojechaliśmy. Moi drodzy, wróciłam i powiem szczerze, jestem taka zgubiona w tym temacie i zapomniałam mikrofon, zaczęłam tam kręcić filmik, ale pomyślałam, dobrze, przyjadę do domu, w ciszy wam opowiem, jak to wszystko wygląda i ja nie wiem, co robić, ja nie wiem, co robić, ponieważ myślałam, tak jak w zwykłym urzędzie, będzie tam punkt informacyjny, będzie tam automat tak na kolejkę i tak dalej, ale tego niczego nie było. Tam pomieszczenia takie małe, metr na metr i stoły już ze specjalistami. Nie ma u kogo zapytać, nie ma gdzie uzyskać informacji. Jest kolejka, ale kolejka, ludzie stoją i sami nie wiedzą, dlaczego oni stoją. Powiem tak szczerze, ktoś tam przynosi dodatkowe dokumenty, ktoś nie wie dlaczego. I powiem tak, że no po prostu straciłam czas, nic nie dowiedziałam się. Próbowałam pytać u ludzi, jak, bo były są ludzie, którzy przyjechały też złożyć dokumenty, jak oni to zrobili, ten krok, żeby już przyjść, bo były umówione na konkretną godzinę. No i więc wszyscy przez tą stronę, ale ja po prostu nie wiem, jak im to udało się. I no, nie wiem, co robić dalej. Naprawdę nie wiem. Próbowałam też pisać w różne grupy w internecie, Facebookce, ale też powiem szczerze, że odpowiedzi nie uzyskała tam. Więc trzymajcie kciuki, żebyś ja znalazłam wejście z tej sytuacji. Będę szukać, będę próbować pukać w różne drzwi, jak to mówią. No coś, myślę, jakąś strategię sobie nową wybrać. Więc tak. Będę żegnać się, taki filmik nie o czym, ale o życiu moim. Teraz będę kręcić się dookoła tego tematu. Myślę, że ten temat będzie zabierać u mnie dużo energii, dużo moich myśli, a więc może czas od czasu będę wam mówić,
w jakim i czy w toku mojej jest sprawa, na jakim etapie i no po prostu, bo na razie tym będę żyć, tym myślamy. Więc tak, żegnam się, dziękuję, że byliście ze mną. Postaram się już wracać do tego, jak było. W takiej kolejności będą wychodzić filmiki, jakie wychodzili wcześniej. Więc dziękuję, że jesteście ze mną i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!